Po tragicznych wieściach z Włoch położona obok Bielska Białej wieś Jaworze jest pogrążona w żałobie. Śmierć wójta Radosława Ostałkiewicza była wielkim szokiem. Jaworze płacze. Mieszkańcy nie kryją łez i nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wczoraj zapalili znicze przed urzędem gminy. Była modlitwa ekumeniczna obu proboszczów parafii. Były tłumy. Ale myślę, że największym takim przeżyciem to była cisza i łzy. To jest człowiek, to był człowiek, którego naprawdę tutaj bardzo szanowaliśmy i do którego można było przyjść z każdą sprawą. Wójt przebywał na Sardynii służbowo, brał udział w wyjeździe studyjnym wraz z innymi samorządowcami z powiatu bielskiego. Radosław Ostałkiewicz miał w nocy z poniedziałku na wtorek wypaść z okna hotelowego pokoju na czwartym piętrze. Włoskie służby twierdzą, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Bielska prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Nasze postępowanie będzie zmierzało do tego, żeby ustalić, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Przy czym proszę brać pod uwagę to, że my nie prowadzimy obecnie tego postępowania, a nasze działania zostały zainicjowane w zasadzie w oparciu o doniesienia medialne. Ponieważ do zdarzenia doszło poza granicami Polski, prokurator wystąpił z europejskim nakazem dochodzeniowym o udostępnienie materiałów, które gromadzi aktualnie strona włoska w ramach prowadzonego tam postępowania. Prokurator przesłucha uczestników wyjazdu po ich powrocie. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Radosława Ostałkiewicza. Wiadomo jednak, że w ostatnim pożegnaniu wójta będą uczestniczyły tłumy.